Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Tu ksiądz Sławomir Sznurkowski, paulista. Dzisiaj chciałbym z Wami omówić temat dotyczący poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Jak wiemy, w najbliższym czasie, 11 czerwca, cały episkopat dokona aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Ten akt zostanie ponowiony również w każdej parafii w Polsce. Warto powrócić do tej praktyki duchowej, którą ojciec Mateo Crowley-Bowell rozszerzał po całym świecie. Po całym świecie był on apostołem właśnie intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. On osobiście zrozumiał, będąc w Paryżu w Paris-le-Monial, że jedna z obietnic Pana Jezusa, odnosząca się do czcicieli Najświętszego Serca, nie została zrealizowana. A mianowicie chodzi o to, że Pan Jezus obiecał tym rodzinom, tym domom, w którym zostanie umieszczony Jego wizerunek i wystawiony do adoracji, ogromne łaski. A co my mamy właśnie zrobić, żeby to się stało? Też dokonać intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej rodzinie. Co to jest intronizacja? Intronizacja to jest umieszczenie kogoś na tronie. A więc Pan Jezus ma być w naszej rodzinie umieszczony jak na tronie. I kiedy będziemy dokonywać tego aktu intronizacji, wypowiemy między innymi takie słowa. Oto nasza rodzina śpieszy odpowiedzieć na Twoje wezwanie i dla wynagrodzenia za obojętność i odstępstwo tylu dusz ogłasza Ciebie, o boskie serce, za swojego najmilszego Pana. Poświęca Tobie nieodwołalnie dzisiaj i na zawsze wszystkie radości, trudy i cierpienia tego rodzinnego ogniska, które odtąd chce należeć tylko do Ciebie. Tym, którzy chcieliby dokonać ceremoniału intronizacji Najświętszego Serca w swojej rodzinie, polecam moje opracowanie modlitw do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na stronie 54 znajdziecie cały ryt tego poświęcenia. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń nasze rodziny według serca Twego.